Cześć, to Jadrze. Dziś wam powiem, co się naprawdę dzieje na świecie. Dziś wyjaśnię. Nie Kike Makikar, Amadeusza Peralnego, Paulinę Porzucek i wiele więcej. A co? To nawet nie będę wam gadał. Powiedzcie mi, czy pamiętacie Nikitę od Magikara? Jeśli tak, to spoko, bo ona sama już chyba wątpi, aby ktoś dalej o niej pamiętał. Cofnijmy się kilka miesięcy wstecz. Nikita była dziewczyna Daniela. Później nagrywali lajty, a jej kariera była na bardzo dobrej drodze. Ale nie. Ona go rzuciła i poszedł do tego idioty feralnego, który naobiecywał jej metamorfozy, wielkie plany i w ogóle, że jej piekło z dupy. Ale kto jest komaty jak ja? Ten od początku wiedział. Chciał się nią tylko pobawić i zostawić na lodzie. Tak samo teraz robi to Murańskim. Zgrywa wielkiego przyjaciela. Ale gdy przestanie się to opłacać, zostawi ich, jak to zrobił z Nikolą. Jeszcze ten cieniac walkę przegrał, bo przecież był chory. Powiem tak, walkę wziąłem w zastępstwie, to po pierwsze. Po drugie, 2 tygodnie byłem chory. Tydzień przygotowań po antybiotyku, jak bez przygotowań po chorobie. Biorę walkę na ostatnią chwilę, 2 tygodnie, kurwa, antybiotyk. Wiesz, że waleczkę wziąłem na ostatnią chwilę? Wiesz, że byłem chory. No i kto jest, kurwa, królem frików? Ja pierdolę. Co za cępa? Kto robi z siebie gwiazdeczkę, a jest zwykłym leszczem? Jedynie co potrafi robić, to dymy! Przez wygadywanie. Jest pożone rzeczy, co nawet Magikal potwierdził. Słuchajcie, ja z Arkiem, Bóg mi jest tego świadkiem, ani razu przez telefon nie rozmawiałem. Fartem wygrał kilka walk, ale czy była tam technika? Nie wydaje mi się. Prędzej trzy osy rzucane na oślep i modlenie się, aby jakiś siat i zgasł przeżemika. Jakie wiatraki są, jakie te wiatraki są. Czekaj, czekaj. Tak. Main event w Holandii, często mi panu wiatraków i rowerów. Podobna taktyka jak jego wielkiego kolegi Murańskiego. Jak już wyjaśniłem Ferrariego, to teraz przejdę do Nikity. Niestety muszę to stwierdzić z bólem serca, ale Nikita się skończyła i widać, normalnej pracy nie chce się chwycić, tylko będzie robić to, co każda upadająca influencerka. Pierwszym krokiem w stronę upadku była walka. Jak wiecie, są dziesiątki influencerów, którzy na swam koniec swojej kariery biją się, aby coś jeszcze zarobić. Tylko problem jest taki, że jej kariera ledwo się zaczęła, no ale dobra, walka z głowy co teraz? Teraz w głowie Nikity narodził się świetny plan. Nie zgadniecie jaki. Jak przystał na influencerkę, zakłada Ewa. Widzowie, dostaliście dar. Normalnie, błogosławieństwo, że mnie oglądacie. Naprawdę. Bo ta pinda o tym nikomu jeszcze nie poinformowała i zanim byście się sami dowiedzieli, to by długo minęło. Teraz mnie słuchajcie ze skupieniem. Patrzcie, co ona wrzuciła. Widzicie to? Typowy zabieg dla bab, które się nastawiają pod OFA. Robi po prostu takie podchody i przyciągają do siebie stulejarzy na profil. Kolejny argument to to, że po tym jak wyciekły jej filmy i w sumie jak każdy już ją widział w akcji, to czemu by nie pójść za ciosem? Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Nikita założył UEFA, potem będzie dawać dupy na Rosję, a na koniec zniknie z internetu. Kolejna szybka informacja, jak już jesteśmy przy uniwersum Magikalu, to muszę zahaczyć temat pana Daniela na TikToku. Jakiś czas temu już was informowałem, że Daniel dostał taką blokadę, gdzie przedstawiłem dokładne informacje i fakty na ten temat. Wreszcie Daniel wypowiedział się, że to inni twórcy TikToka go zniszczyli i zablokowali jego konto. Ja powiem prosto z mostu, za tymi zgłoszeniami, za zablokowanym kontem stoi kilku topowych TikTokerów, ponieważ odmówiłem współpracy. Nie będę ujawniał, kto to jest. Co ciekawe, jego brat Łukasz na jednym z ostatnich wywiadów też wypowiedział się na temat pana Daniela. Zbanowali go również na TikToku, tak słyszałam. Czy rzeczywiście tak było? Były ataki hakerskie na jego konto, konto zostało tymczasowo zawieszone. Jak Daniel by chciał nagrywać streamy na TikToku, to mamy zapasowe konta do tego, ale na razie Danielowi się nie śpieszy. Czyli jego konto tylko zostało zawieszone, a nie on jako osoba, tak?
Tak. Jak widać, tak się nie stało, a chłopaki gubią się we własnych zeznaniach. Czyżby Dani nie chce się przyznać do tego, że dostał bana za chlanie budy? Z tego co widać, po jego wypowiedziach. To nie! Następny news! Myślałem, że już nic nie jest w stanie mnie szokować w polskim internecie. A jednak stało się. Kastyk na tatusia. Przeciczka Randek z Boksderem pochwaliła się, że je w ciąży. I nie wie, kto jest ojcem jej dziecka. Przyszła już pora pozbyć się kaczora, kaczor do mora, a bur do jeziora. Ta informacja sama w sobie mnie jeszcze nie dziwi. Raczej nic o zdrowych myślach nie idzie na kolanka do Boksdera. Niemal każda dziewczyna, która idzie do tego programu, to zwykły szon. I tutaj to się potwierdziło. A co ciekawe, masa chłopów zgłasza się do tej głupiej pindy na zostanie ojcem jej dziecka. Na przykład, mogę być tatą, będę kochać jak swoje. Ja chętnie biorę mamę z baby w ciemno. Ja pierdolę, gdzie jako ludzkość popełniliśmy błąd. Dlaczego tyle facetów do nich się zgłasza? Ty mi macie już na tyle sprawny beret, aby umawiać się z jakimś szonem masakra, panowie. Moje serce krwawi, patrzę na to, jak już przepadliście i opadliście, jak ludzie. Wiele osób narzuca jej kłamstwo i manipulacje, że nie jest w ciąży i to wszystko jest jedynie po to, aby zdobyć zasięgi. Więc pani Paulina postanowiła nagrać film z dowodami. Zobaczcie sami. Cześć, ponieważ dużo osób dalej zarzuca mi, że udaje ciążę, ja zaraz wam pokażę USG od początku, jak i moją kartę ciąży. Pokażę, jak wygląda mój brzuszek. Wygląda tak. Dobra, to jest moja karta ciąży. To jest moje jedno z pierwszych USG, które miałam. Rozumiecie to? Ludzie jej nie uwierzyli, że można być tak, tak, wielkim żonem. Aura specjalnie udowadnia i mówi tak. Tak, jestem żonem. Patrzcie tu do obu. Dzięki za oglądanie! Zostawcie suba i dajka!